Cześć, witajcie. Linia Fastpak, najbardziej zaawansowana technologicznie seria butów od amerykańskiego producenta firmy Nike. Ale ja mam dzisiaj dla was ten najbardziej treningowy model. Poznajcie Nike Zoom Pegasus Turbo 2. Dlaczego zakupiłem ten but? W tym roku miałem debiutować w Düsseldorfie na dystansie maratonu, a szukałem takiego butu, takiego czy takiego. Ale trafiłem na właśnie Turbo 2, który uważam, że powinien sobie dać radę z półmaratonem i maratonem. Dlatego też zdecydowałem się, że będę w nich startował. Zakupiłem, wziąłem na szybsze treningi. Niestety z powodu koronawirusa wszystkie zawody odwołali i w tym roku nie zadebiutuję. Zacznijmy od cholewki, która jest zrobiona z weszłego materiału, niepodatny na zabrudzenia. Jeżeli chodzi o elementy odblaskowe, to ten but po prostu jest elementem odblaskowym, bo ma taki dosyć śmieszny pigment, który po prostu się świeci, jeżeli damy do światła. Więc uważam, że jeżeli nakierujemy światło samochodu, to też tak będzie to wyglądało. Poza tym jest tutaj kilka naklejek, które niestety nie są odblaskowe. No i wzmocnienie w okolicy sznurówek. Poza tym tak to nic więcej się tu nie dzieje. Same sznurówki są dosyć śliskie, ale nie mają tendencji do rozwiązywania się. Język asymetryczny, fajnie opinający kostkę, żadnych problemów z przesuwaniem się czy z obdarciami w tym miejscu. Przejdźmy do dosyć dziwnej rzeczy w tym bucie, czyli do zapiętka, którego tu praktycznie nie ma. On jest dosyć giętki i jest dosyć powiedzmy niski, ale nie ma jakby uczucia, że że but ma spaść na wznogi, czy że po prostu nasz noga ma z niego wypaść. Tego uczucia nie ma. O to zadbały dwie malutkie w środku gąbeczki, ale naprawdę są mikroskopijne, żeby nie zwiększać wagi tego buta. Działa tutaj oczywiście fly mesh, czyli chodzi o dopasowanie buta, jest taki system, ale ogólnie to nie jest najważniejsze w tym bucie. Nie w takiej szybkiej treningówce. Więc przejdźmy do podeszwy. I tutaj zaczynają się naprawdę fajne rzeczy dziać. Dwie warstwy pianki Zoom X. Jest to normalny Zoom, tylko na sterydach. Po prostu jest on bardziej, oddaje dużo więcej energii, jest dużo bardziej sprężysty. Faktycznie przy bieganiu poniżej 4.0 odczuwam nie jak w Zoom Flyach z karbonową płytką, bo jej tutaj nie ma wybicia do przodu, ale taką sprężystość, tak, że jakbym miał skakać do góry, tak jak na trampolinie, a nie, że jak torpeda wypadać do przodu. Ten zwrot energii faktycznie tutaj czuć. Faktycznie czuć. Poza tym ogólnie możecie zobaczyć, że profil buta jest naprawdę super. Ze względów wizualnych i ze względów tego, że ciężko biegać napięcie, bo tutaj jakby jest bardzo niestabilny ten but na napięcie. W podeszwie również nie ma tutaj oprócz karbonowej płytki poduszek gazowych, ponieważ jest to model gdzieś pomiędzy Vaporflyem, tym najbardziej wyżyłowanym, w którym padają rekordy świata, a klasycznym Pegasusem. Jest taki Pegasus na sterydach. Co możemy powiedzieć o podeszwie? Podeszwa jest całkowicie asfaltowa i tak faktycznie ja nie próbowałem jej poza, ponieważ jest mi po prostu żal tego buta. Tak samo nie powiem o wodoodporności, bo też jej nie próbowałem ze względu na to, że mi go po prostu żal. Powiem szczerze, ten but dosyć sporo kosztuje i żal go po prostu wykorzystywać na takim poziomie, jakim jestem, takim amatorskim, do treningów, do wybiegań, czy do biegania w jakichkolwiek warunkach gorszych od jakiejś słonecznej, suchutkiej i w ogóle super przyczepności. Przejdźmy do danych technicznych. Teoretycznie but jest na wiosna, lato przeznaczony. Myślę, że w jesień też można biegać, tylko że jakby czy jest sens, jeżeli nie jesteś mega profesjonalnym zawodnikiem, żeby po prostu w jakichś gorszych warunkach je wykorzystywać. To już zależy od was. Kolejną rzeczą jest drop, który jest tutaj standardowo 10 mm. I faktycznie nie ma tutaj tego poduszkowatości, czy takiego, że
ten 10 mm drop robi z niego jakiegoś takiego człopaka, bo tak nie jest. Kolejną rzeczą waga, i tu jest bardzo fajnie, bo 210 gram dla wersji męskiej i 180 gram dla wersji damskiej, to jest naprawdę super wyniki, no ale też tego oczekujemy od bardzo szybkiej treningówki, bo but treningowo startowy, dla mnie na pewno to jest tylko but startowy i na bardzo, bardzo szybkie treningi w trzecim zakresie intensywności. No więc jakby tyle mogę powiedzieć. Cena. I tu jest bardzo duża rozbieżność, bo w Polsce on kosztuje jakieś 759 zł, po przecenach nie patrzałem, ale w Niemczech zaczyna się od 179 euro. Mi ostatnie trzy strójki były i były do tego powystawowe, dlatego jeden z butów był tak jakby trochę spłaszczony, bo już był trochę używany, ale udało mi się go wyciągnąć za 102 euro. To już jest, myślę, super ceną za taką wyścigówkę z najwyższej półki. Podsumowując, Pegasus Turbo 2 jest butem idealnym. Jest miękki, sprężysty, oddający energię. Wygodny, mega wygodny. I to jest but, który chcę złamać 3 godziny w maratonie. Mam nadzieję, że uda mi się to w Düsseldorfie. Ale jest też także przeznaczony dla ludzi, którzy chcą biegać powiedzmy 4 minuty na kilometr szybciej, lub powiedzmy ja najwoli w nim biegałem 4:15 i jeszcze jakby było czuć efekt poniżej. Myślę, że po prostu on traci swoje właściwości i już nie jest taki super i super hiper i w ogóle. Najszybciej biegałem w nim 3:45 i wtedy zaczyna się dopiero zabawa, ale tam za mną jest szafa i tam jest jeszcze jeden różowy z serii Fast Pack, który myślę 3:45 to jest dopiero początek. Ale jest jeden minus. Cena. 450-500 zł za but biegowy. No ja rozumiem, takie są teraz czasy, tyle trzeba wydać, to jest norma. Ale jest to dużo. Tylko musimy zobaczyć jedną rzecz. Czy to nie jest tak, że pójdziemy na kompromis, że kupimy jedne Pegasus Turbo 2, a ile wytrzyma nasza jedna startówka? 300 km, 400 km? Czyli tak naprawdę musimy kupić dwie startówki albo jedne Pegasusy Turbo. Co wam się najbardziej opłaca? Każdy z was musi sobie odpowiedzieć na to samo pytanie. Ja polecam jak najbardziej i jak dla mnie to jest perfekcyjny but biegowy. Tyle ode mnie, dziękuję. Pozdrawiam, cześć.